Czy podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego od nieruchomości i leśnego. Pani sekretarz, bardzo prosimy o komentarz, jak co roku. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego jest to uchwała porządkowa z uwagi na to, że inkasentami są sołtysi gminy Wojnicz i w związku z tym, że sołtysem sołectwa ISEP był pan burmistrz, a nie może być on inkasentem podatku rolnego ani od nieruchomości, ani leśnego, to też odbyły się wybory w sołectwie ISEP. Sołtysem została pani Monika Bieniaś i może pani sołtys nowa się pokaże. I w związku z tym zaszła konieczność podjęcia takiej po prostu no, formalnie tutaj uchwały, żeby pani Monika Bieniaś mogła zostać wyznaczona na inkasenta podatku rolnego. W związku z tym uchylamy poprzednią uchwałę z nazwiskami tych inkasentów i wskazujemy nowego inkasenta w sołectwie ISEP. Pozostała lista pozostaje bez zmian. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czytam projekt uchwały nr 5/39/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego od nieruchomości i leśnego. Podstawę prawną mają Państwo w projekcie uchwały. Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Na inkasentów do prowadzenia inkasa podatku rolnego od nieruchomości leśnego odprowadzanych do budżetu gminy Wojnicz wyznacza się następujące osoby. Punkt pierwszy. Sołectwo Biadoliny Radłowskie, pani Beata Betnarek. Punkt drugi. Sołectwo Dębina Łętowska, pan Józef Jewuła. Sołectwo Dębina Zakrzowska, pan Franciszek Wilk. Punkt czwarty. Sołectwo Grabno, pan Mariusz Jarkowski. Sołectwo ISEP, pani Monika Bieniaś. Punkt szósty. Sołectwo Łoboń, pani Zofia Górska. Punkt siódmy. Sołectwo Łukanowice, pani Teresa Wiśniewska. Punkt ósmy. Sołectwo Miluska, pani Alicja Święk. Punkt dziewiąty. Sołectwo Olszny, pani Maria Kubis. Punkt dziesiąty. Sołectwo Rutka, pani Dorota Jarosz. Punkt jedenasty. Sołectwo Submanie, pan Augustyn Kubis. Punkt dwunasty. Sołectwo Wielka Wieś, pani Aneta Kawa. Punkt trzynasty. Sołectwo Więckowice, pan Tadeusz Kurek. Punkt czternasty. Miasto Wojnicz, pan Adam Nicz. Punkt piętnasty. Sołectwo Zakrzów, pan Józef Szczupak. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wojnicza. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 12/164/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego od nieruchomości i leśnego. Paragraf czwarty. Punkt pierwszy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Punkt drugi. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Kto z pani panów ma jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie kto z pani panów jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że 14 państwa radnych jest za. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu placówki wsparcia dziennego w Wojniczu. Już obszernie tutaj na komisjach wspólnych pani... A przepraszam bardzo, tak. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w wynajem lokalu z gminnego zasobu nieruchomości. Bardzo prosimy panią inżynier Jenko do kilka zdań dotyczącą wynajmu. Ten lokal to jest gabinet stomatologiczny na terenie szkoły podstawowej w Wojniczu, który wcześniej, w tym lokalu wcześniej również był gabinet stomatologiczny, z tym, że był w umowie użyczenia. W tej chwili będziemy to oddawać w najem, a zatem będzie pobierany czynsz. Termin umowy najmu jest do 30 czerwca 2018 roku, ponieważ do tego terminu pani stomatolog ma kontrakt z NFZ-em. No i z lokalu będą mogli korzystać uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie naszej gminy. Dziękujemy bardzo pani inżynier. Czy ktoś z państwa ma pytania co do projektu? Myślę, że temat był szeroko dyskutowany już na komisjach wspólnych. Proszę państwa, w takim razie nie widząc chętnych na zabieranie głosu, czytam projekt uchwały nr 5/40/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu z gminnego zasobu nieruchomości. Podstawę prawną mają państwo przed sobą w projekcie uchwały. Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zezwala się na oddanie w najem na okres
do dnia 30 czerwca 2018 roku lokalu o powierzchni 15,79 m kwadratowego usytuowanego w budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wojnicz. Paragraf drugi. Zezwala się na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały zleca się burmistrzowi Wojnicza. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że państwo projekt przyjęli jednogłośnie. Proszę państwa, kolejny projekt uchwały. To dzisiaj punkt 13 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu placówki wsparcia dziennego. Proszę państwa, mamy również dzisiaj panią kierownik, panią Anię Opiołę. Jeżeli państwo mielibyście jakieś pytania, to można zadać. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie, szanowni państwo, czytam projekt uchwały. Uchwała nr 5/41/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu placówki wsparcia dziennego w Wojniczu. Podstawę prawną mają państwo przed sobą w projekcie uchwały. Paragraf pierwszy. Uchwala się statut placówki wsparcia dziennego w Wojniczu w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 24/173/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 września 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu placówki wsparcia dziennego w Wojniczu. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wojnicza. Paragraf czwarty. Punkt pierwszy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Punkt drugi. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Kto z pań i panów jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że państwo przyjęli projekt jednogłośnie. Szanowni państwo, tym sposobem wyczerpaliśmy pakiet projektów uchwał dzisiejszej sesji. Proszę państwa, kolejny punkt to 14. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych oraz udzielenie na nie odpowiedzi. Szanowni państwo, tradycyjnie, jeżeli państwo macie pytania, bardzo proszę, pan radny Wróbel. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie, przerywając, że tak powiem, głosowania. A teraz zupełnie poważnie. Jest pan komendant, w związku z tym moje pytanie, które wpisuje się również jakby w kwestię ruchu drogowego, prawda? Dzisiaj żeśmy o tym dużo mówili. Wiemy, że od października ubiegłego roku mamy już dwie obwodnice, zarówno wschodnią, jak i tą, która omija Wojnicz, tą wcześniejszą. I pytanie jest następujące. Czy w związku z tym jest plan, żeby postawić, czy też wnioskować o umieszczenie znaków, które by ograniczały już przez Wojnicz, przez miasto, tranzyt ciężarówek no, powyżej jakiegoś określonego tonażu? Czy to jest możliwe? Dlatego, że no, w tym momencie ruch tranzytowy, tak naprawdę te duże samochody mogą już swobodnie sobie wykonywać poprzez jedną i drugą obwodnicę. No a wiadomo, te drogi, po których oni jeżdżą wewnątrz miasta, to są drogi gminne. No i tak naprawdę my musimy je jako gmina remontować, partycypować w ich remontach, a wiadomo, że to są duże środki. I czy w związku z tym jest taki plan, czy to jest w ogóle możliwe? Dziękuję bardzo. Ja nie ukrywam, że to pytanie, które do pana burmistrza kieruję, jest spowodowane zapytaniami mieszkańców, którzy niejako zobowiązali mnie do takiej interpelacji, pytając właśnie o poruszanie się tych ciężkich samochodów, bo wiadomo, ten tranzyt dzisiaj jest ograniczony, tylko pytanie, czy, że tak powiem, nie ma tutaj formuły, która by, że tak powiem, była jakąś formułą przejściową, że część tych samochodów, które jeżdżą docelowo do firm, mogą się poruszać, a pozostaje. Ja przyznam szczerze, nie znam się na tych uwarunkowaniach prawnych, w związku z tym moje pytanie. Na pewno
będzie jakaś możliwość, to pasowało z przedsiębiorcami też porozmawiać. Oni korzystają z tej drugi, jakie mają tam stawę, bo tutaj ta firma czyta te ciężarowe samochody, tiry. Choćby nawet nie od tyłu chcieli wjechać, to też pojadą drugi. Jasne. No, różne sposoby, różne metody. Jednym możemy pomóc, drugim zaspieszymy. Dziękuję bardzo. Tutaj pan komendant jest, mógłby ewentualnie nas swoją opinią posiłkować, bo widzę, że pan komendant miał ochotę odpowiedzieć. Panie komendancie, jeśli można, bardzo proszę. Ja może powiem tylko dwa zdania. Powiem szczerze, nie znam dokładnie przepisu wybudowowego co do tranzytu, ale się zorientuję, bo jest inżyniera wybudowowego przy wydziale wybudowowego i w związku z tym zadam takie pytanie, jakie są szanse realne na to, żeby po prostu tranzytowy ruch nie odbywał się przez centrum wodnicze, tylko właśnie po prostu obwodnicami, jedną i drugą, żeby po prostu transportowe samochody tutaj te ciężarowe nie wjeżdżały. I na pewno Państwu to zdadzę na następnej sesji. Dziękuję bardzo. Ja może tylko dokończę jednym zdaniem, że nikt nie ma tutaj zamiaru, nie daj Boże, komukolwiek utrudniać ruchu, prawda? Tylko też jakby z drugiej strony dbałość o nawierzchnię dróg, bo wiadomo, ciężkie samochody, szczególnie w porze letniej czy zimowej, które przejeżdżają, a nie mają konieczności zawinąć po prostu do miasta. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Proszę bardzo, kto z Państwa ma pytania? Z Państwa są ty? Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Komisji Rolnictwa. Ja tylko chciałem wyrazić swoją opinię na temat tych usług opiekuńczych, którym zabierałem głos podczas wspólnej komisji. Ja uważam, że 18 zł odpłatne to jest stanowczo za wysoka. Od razu dam taki przykład. Pielęgniarka środowiskowa, która ma 5 osób obłożnie chorych i musi do nich dotrzeć w każdy dzień, nawet w niedzielę, ona ma około 10 zł netto na rodzinę. A tu jest 18 zł brutto, co prawda to jest około 15 zł na godzinę netto. Ja wcale nie żałuję po prostu tym osobom. Tylko bierzmy to pod uwagę, że tak pani dyrektor MOPS-u powiedziała, że to starczy zaledwie na 1300 godzin rocznie. Czyli biorąc pod uwagę średnio, to jest 4 godziny na jedną osobę dziennie. I wydaje mi się, że obniżenie tej stawki na pewno by to poprawiło pomoc tym osobom, które tej opieki potrzebują. Druga sprawa, tu widzę nawet w tej ustawie taki wymyk, że tam, gdzie jest niedostępnie, to już wiemy, to już po prostu pomoc sąsiedzka. Ja na przykład domyślam się, o co tu chodzi, a nie brałem po prostu głosu podczas głosowania tego projektu, dlatego że zabierałem głos po prostu na wspólnych komisjach i nie miałem poparcia, wiem co to jest demokracja, tylko mówię, no, chciałem wyrazić taką opinię, że to jest według mnie za dużo, wystarczyłoby 13 zł, to by było 10 zł na godzinę netto, w naszych warunkach na pewno byłoby to do przyjęcia. Gdyby poszedł takiej opiekunki w subwarium, ja na pewno bym pani dyrektor znalazł taką opiekunkę za 10 zł. Ja tyle dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa sołtysów chciał zabrać głos? Nie widzę. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa jeszcze radnych, pan burmistrz? Proszę bardzo, pan komendant jeszcze prosił. Ja chciałem Państwu radnym podziękować za podjęcie tak uchwały pozytywnej, jeśli chodzi o finansowanie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja również dziękuję. Składam wniosek formalny o zamknięcie dzisiejszej sesji. Kto z Pań i Panów jest za zamknięciem obrad dzisiejszej sesji? Dziękuję. Większość Państwa jest za. Dziękuję. Do zobaczenia na kolejnej.